Drodzy wierni, kiedy tak zwani pierwsi chrześcijanie, ci, którzy żyli w czasach chrystusowych albo tuż po nich, spojrzeliby na te czasy dzisiejsze, 2000 lat później, przecieraliby pewnie oczy ze zdumienia, bo być może nawet im do głowy by nie przyszło, że jest tak właśnie, a nie inaczej. Słyszymy dzisiaj przypowieść Pana Jezusa o złym duchu, który wyrzucony z pewnego pomieszczenia, z pewnego miejsca, błąka się na miejscach bezwodnych i w końcu po jakimś czasie, można powiedzieć zdesperowany, wraca, patrzy, miejsce, z którego go wyrzucono, puste, drzwi otwarte, wszystko czyste, porządek panuje, mówi: świetnie, pójdę tam jeszcze raz, wezmę przy okazji świat 7 moich towarzyszy, zamieszkamy w tym domu. I dom ten, czyli serce pewnego człowieka, stało się jeszcze gorsze niż to, co było wcześniej, kiedy ten zły duch go dręczył po raz pierwszy. I w nawiązaniu do tej opowieści można rzeczywiście stwierdzić, pierwsi chrześcijanie, ci, którzy byli wspólnotą jerozolimską za czasów apostołów i tak dalej, przecieraliby oczy ze zdumienia. Ponieważ oto tutaj najczęściej wśród nas, i także w skali społecznej, i także w skali indywidualnej, już nie ma domów pustych, które po prostu stoją i czekają, aż jakiś łotr czy bandyta się tam zagnieździ. To są domy puste, serca puste, na których wisi ogłoszenie: wejdźcie, wszyscy, którzy chcecie. Co gorsza, niektórzy wydają się gonić i łapać jakichś lokatorów. Gonią za złymi duchami, szukają i zmuszają ich niejako, żeby przyszli i zamieszkali w ich sercach. Mówi święty Paweł, rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość, niech nie będzie nawet wspomniane między wami, jak przystoi świętym. Podobnie też i bezwstyd, albo głupie mowy, albo nieprzystojne żarty, nienależące do rzeczy, ale raczej składanie dziękczynienia. Żaden rozpustnik, albo nieczysty lub chciwiec nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym Bożym. Niechże was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo za to nadciąga gniew Boży. A co u nas? Gniewy, swary, plotki, obmowy. Bardzo chętnie słuchamy każdego głupca, który przemawia, czy to w YouTubie, czy gdziekolwiek indziej. Kłonimy ucha ku każdej głupiej teorii. Kolekcjonujemy to troszkę, jak święci kolekcjonowali zasługi na niebo. A to właśnie za głupie mowy i zadawanie im wiary przychodzi gniew Boży na to pokolenie, mówi święty Paweł. Jak to jest, że już nie tylko nie wyrzucamy złych duchów z naszego serca, ale niejako je zapraszamy? Jak to jest, że ci, którzy zostali oczyszczeni przez Chrystusa, którzy zostali uratowani z tego świata, pozornie przynajmniej, czekają tylko, aż znowu zło przyjdzie do ich serc, kuszą to zło, wyzywają i robią dokładnie to samo, co przed swoją przemianą, co przed tym momentem, kiedy poznali Chrystusa? Jak to jest, że ci, którzy mienią się być chociażby tradycjonalistami, zachowują się często gorzej niż najgorszy poganin w Indiach, w Afryce czy gdziekolwiek indziej? Jak to jest, że ta pycha, ta duma, ta złość, ta zawiść, ta niechęć, te swary dominują w naszym życiu duchowym? I większość naszych modlitw to jest narzekanie na zły los albo narzekanie na złych sąsiadów. Skąd tyle przekleństw, skąd tyle złych słów, skąd tyle tej złości w nas wszystkich? Czy już nam nie wystarczy jeden zły duch? Potrzebujemy aż 7, żebyśmy się czuli co? Docenieni? Czujemy się dumni z tego, że zło nagarnia? A może kusimy Chrystusa? Może próbujemy Go sprawdzić, Jego moc? Zobacz, Chryste, uratowałeś mnie raz. Pokazałeś mi drogę tradycji. Pokazałeś mi drogę sakramentów. Ba, dałeś mi dostęp do tych sakramentów. Czystych, nieskalanych, takich jak były sprawowane w pierwszych wiekach, można powiedzieć. A ja spróbuję. A może w pewnym momencie Twojej mocy zabraknie i będę miał może jakąś wymówkę, żeby się od Ciebie odwrócić. Może jednak to nie ten pomysł. Próbujemy Chrystusa? Najwięksi głupcy spośród nas zrealizowali to, co w Ewangeliach było tylko zarzutem. Mówiono: przez Belzebuba wyrzuca złe duchy, Belzebub w nim mieszka. I co widzimy w skali świata i w naszej skali? To, co uchodzi za Kościół w oczach całego świata, to też rzeczywiście powoli staje się siedzibą demonów, Belzebuba, jego tronem. Ale przecież to nie tylko w tej wysokiej skali, nie tylko można syczyć oczy upadkiem tych wszystkich hierarchów i cieszyć się w głębi duszy, że ja nie jestem taki jak oni. Dzięki Ci, Panie Boże, nie jestem jak ten grzesznik, który tam stoi w ostatniej ławce.
Ja daję dziesięciny z kopru, mięty i tymianku i nawet czasami się modlę, a może nawet codziennie. Dzięki Ci Boże, oni upadną, a ja się będę cieszył. Nie, Belzebub w naszych sercach też zaczyna panować. Ulegamy duchowi tego świata. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na słowa świętego Pawła. Niechże was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo za nie przychodzi gniew na to pokolenie. Nie tylko za grzechy śmiertelne, nie tylko za te grzechy wołające o pomstę do nieba, ale za tą głupotę, która szuka i słucha głupoty. Za te wszystkie zmarnowane chwile, okazje do wykorzystania łaski uczynkowej. Za te wszystkie letniości i niezdecydowania. Za tą wszystką byle jakość. Za to zachowywanie się, jakbyśmy mieli jeszcze całą wieczność przed sobą. Jakby się nic nie zmieniło, jakbyśmy rzeczywiście mieli żyć wiecznie. Kiedy się nawrócę? Jutro. Wszystko będzie, zacznę jutro Wielki Post, wreszcie może te nędzne swoje postanowienia, nie będę jadł cukierków albo coś w tym stylu, może jutro w końcu mi się uda, może jutro w końcu uklęknę porządnie, może jutro się zdobędę na jakąś głębszą modlitwę, może jutro otworzę jakąś książkę, może jutro spełnię te uczynki miłosierdzia, dzięki którym się dochodzi do nieba. Ale dzisiaj nie, bo po co? Nie mam czasu, głowa mnie boli, nie jest to takie ważne. Nasycę swoje uszy kazaniem, posiedzę trochę na mszy świętej, wrócę do tego swojego życia i będę znowu wchodził dookoła swojego domu z tabliczką do wynajęcia. Albo nawet wejście za darmo. Właśnie tam, kto chce. Słuchamy byle czego, patrzymy na byle co, sycimy swoją duszę byle czym, nie zwracamy uwagi, nie ma żadnej różnicy między jakością, ilością, taką książką, inną, dzisiaj to, jutro tamto. Ta byle jakość sprowadza gniew Boży. Bo przecież to wy, drodzy wierni, i ja tutaj stojący, mam nadzieję, mamy być światłem świata i wzorem dla wszystkich. Niech nawet myśl, albo nawet słowo brzydkie czy nieprzystojne nie powstanie między wami, bo to nie przystoi świętym, nawołuje nas święty Paweł i inni apostołowie. I co? I nic. I czekamy, aż zły duch przyjdzie i weźmie siedmiu gorszych niż on i znowu zamieszka w naszym sercu. I wtedy będziemy szczęśliwi, nieprawdaż? Bo przecież o to nam chodzi. Jakość naszej wiary, jakość naszej nadziei czy miłości, tych trzech wielkich cnót teologalnych, mierzona jest naszymi uczynkami i naszym podejściem do spraw świętych. 168 godzin w tygodniu. Ile z tych godzin było pobłogosławionych, nie wiem, aktem strzelistym, modlitwą, dobrym uczynkiem? Nasze godziny i nasze sekundy zostaną zważone na szalach. Co przeważy? Czego będzie więcej? Narzekania czy błogosławieństwa? Plotek czy świętych słów? Dobrych uczynków czy złych uczynków? Kiedy wreszcie uwierzymy, że żyjemy w Wielkim Poście, przygotowujemy się na Wielki Piątek, a potem Wielką Sobotę. Ilu z nas jest w stanie znieść Wielką Sobotę? Ilu z nas będzie w duchu Maryi przeżywać ten czas, a nie w duchu Judasza czy nawet Piotra, który jeszcze wtedy świętym nie był? Ilu z nas jest gotowych tak naprawdę, żeby stanąć przed naszym Zbawicielem i ilu z nas zadaje sobie te pytanie poważnie, nie tylko przy okazji przeczytania jakiejś pobożnej książki, w której w takich słów jest pełno. Czy my jesteśmy gotowi na ten moment, czy my rzeczywiście żyjemy tym Wielkim Postem? Czy my rzeczywiście zamykamy pokój naszego serca, meblujemy go dobrymi uczynkami, meblujemy go błogosławieństwem i tak czekamy tego prawdziwego lokatora, który tam ma przyjść i zamieszkać na całą wieczność, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Byle jakość nas zgubi, drodzy wierni. Byle jakie skazania, byle jakie słowa, byle jakie czyny, byle jaka wiedza. Pomyślmy o tym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.